przynosi za nowe życie. And it's very important subject in the Bible, new life. Bardzo ważny temat podejmowany w Biblii, nowe życie. You know, once a great man, rich man, a rabbi, Nicodemus came to Jesus. Kiedyś pewien wpływowy, bogaty człowiek imieniem Nikodem przyszedł do Jezusa. He began to praise and thank Jesus for his goodness. Był rabinem, więc przywitał Jezusa, wychwalając go za jego dobroć. I think he must have been a charismatic. Wiecie, myślę, że to chyba charyzmatykiem był. Hallelujah. He looked at Jesus and said, you are doing great things, you are great, thank you. Powiedział, Panie, robisz wielkie rzeczy, dziękuję Ci. But Jesus did not accept his thanks and praise. Ale Jezus jakoś tymi chwałami i podziękowaniami się nie przejął. He looked at him. Popatrzył na niego. You know, when Jesus looked at us, he's not looking at that faded hair. A wiecie, kiedy Jezus na nas patrzy, to nie patrzy na nasze utarkowane włosy. Or a beautiful dress, or the cosmetics. A nieładne sukieneczki czy kosmetyki. He looks at the heart. Ale patrzy w serce. He looked at the heart of Nicodemus. Patrzył w serce Nikodema. And he said, unless you are born again, you cannot enter God's kingdom. I powiedział, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. To był zaszokowany Nikodem. On myślał już, że jest w Królestwie Bożym, ponieważ umiał wychwalać Boga i modlić się do Niego. I był zaszokowany, kiedy usłyszał, że musi się urodzić na nowo. And then he said, i wtedy powiedział, how can an old man be born again by re-entering the womb of a woman? Jak stary człowiek może się narodzić na nowo? Jak mogę wejść na nowo do łona mojej matki? He never could think of a spiritual birth, only physical birth. On nigdy nie słyszał o narodzinach duchowych, myślał tylko o narodzinach z ciała. So in his small mind, it was impossible to be a new creature. Więc dla jego małego, ograniczonego umysłu bycie nowym stworzeniem było czymś niewyobrażalnym. And the Lord said, you must be born again in spirit and water. A wtedy Pan powiedział, ale musisz się na nowo narodzić z wody i z Ducha Świętego. And we know, we were all born again by water and spirit in our baptism. Wiemy, że to się dokonuje w sakramencie naszego chrztu. Wtedy rodzimy się z wody i z Ducha. But are we advanced Christians? Are we living in that grace? Ale powinniśmy sami siebie zapytać, czy naprawdę żyjemy w tym łasce. A grace where we have a relationship to God the Father and to Jesus. Tą łaską, w której mielibyśmy relację z Bogiem Ojcem i z Jezusem. A sacrament where we receive the Holy Spirit to have a relationship to each other. I przecież w sakramentach również otrzymaliśmy Ducha Świętego po to, żeby żyć w dobrej relacji z sobą. Where we are able to call God, Papa, Abba, Father. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć do Boga, Ojcze, nasz Tato. Jesus, you are my Lord. Jezu, Ty jesteś moim Panem. Not simply saying Lord, but my Lord. Nie mówimy tylko, jesteś Panem, ale jesteś moim Panem. Looking at the neighbor, my brother, my sister. A patrząc na swoich sąsiadów, możemy powiedzieć, mój brat, moja siostra. And for you, much more, looking at the life partner to say, my darling, I love you. O ileż bardziej, patrząc na swojego współmałżonka, mogę powiedzieć, moje kochanie, kocham Cię. Yeah, that is a spirit given. Widzicie, po to dostaliśmy Ducha. Are we led by that spirit? A czy dajemy się temu Duchowi prowadzić? Otherwise we need a new birth again. Bo inaczej potrzebujemy nowych narodzin. And that's a real charismatic renewal. I to jest dopiero prawdziwa nowa charyzmatyczna. Charismatic renewal is not clapping hands, lifting hands, making noise, no. Bo nowa charyzmatyczna nie polega na podnoszeniu rąk, na klaskaniu i na robieniu dużo hałasu. New birth and new life in Christ by the power of the Holy Spirit. Ale na nowych narodzinach, na nowym życiu z Ducha Świętego, w mocy Ducha Świętego. And very clearly the Lord says in 2 Corinthians 5:17. I bardzo jasno Pan mówi do nas, w 2 liście do Koryntian, w rozdziale 7, wersie 17. 5:17. And all those who are in Christ Jesus should be a new creature. Wszyscy ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, powinni być nowym stworzeniem. All is gone, new is come. To, co stare przeminęło, a teraz wszystko stało się nowe. Are we in Christ Jesus? Czy naprawdę jesteśmy w Jezusie Chrystusie? If we are not, we should be. Bo jeśli nie, to powinniśmy być. If we call ourselves Christian, we should be in Christ Jesus. Jeśli nazywamy siebie chrześcijanami, powinniśmy być w Chrystusie. Every Christian should be in Christ Jesus. Każdy chrześcijanin powinien trwać w Jezusie Chrystusie. We are in Christ Jesus. A jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to nie ma dla nas potępienia. Romans chapter 8, verse 1. Rzymian 8, wers 1. There's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już wyroku potępienia. How do you abide in Jesus? A w jaki sposób trwasz w Jezusie? By grace through prayer and sacraments. Dzięki łasce, poprzez modlitwę i poprzez sakramenty. Hallelujah.
Hallelujah.